Człowiek bez zasad i granic, jak dla mnie, jest jak dom bez okien i drzwi. Jedyne, co taki dom robi, to zaprasza bezdomnych, złodziei, tych, którzy przyjdą i zrobią w nim cokolwiek chcą, bo tych zasad i granic nie ma. Po co są w ogóle granice i zasady? Są po to, żeby chronić nas, po pierwsze, po drugie, żeby chronić tych, za których jesteśmy odpowiedzialni, i chronić też tych, którzy decydują się na to, żeby zostać, jeszcze raz, i chronić tych, którzy decydują się, żeby zostać domownikami i chcą wziąć odpowiedzialność za dom, w którym zamieszkają. Dzisiejszy odcinek właśnie jest o stawianiu granic, o wyznaczaniu zasad i o krytyce i hejcie w internecie. Bo wbrew pozorom to właśnie twoje granice, twoje zasady, twoje krytyczne myślenie jest podstawą do tego, żeby w zdrowy sposób do tego podejść. W dzisiejszym odcinku mam zamiar odpowiedzieć na pytania, które wielokrotnie dostaję. Mianowicie, jak sobie radzić z hejtem, jak radzić sobie z krytyką, co w tej sytuacji robić? Wiem, że wielu moich klientów, wiem, że wiele osób przed publikowaniem, aktywnym pokazywaniem się w internecie blokuje właśnie taka perspektywa mierzenia się z krytyką i hejtem. Natomiast jedna ważna rzecz. Już w tytule zawarłam coś, co jest ważne. Tytuł dzisiejszego odcinka to krytyka i hejt w internecie, czyli jak radzić sobie z tym, co nieuniknione. Więc od razu powiem, to nieuniknione, że spotkasz się z takim zjawiskiem. A jak sobie z tym radzić? O tym opowiem dokładnie właśnie w tym odcinku. Zapraszam. No i zaczniemy od dobrej rady od samego Arystotelesa, który powiedział: jeżeli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim. No i to jest proste rozwiązanie, tak zwana krótka piłka, co oznacza, że za każdym razem, kiedy zdecydujesz się na to, żeby wypowiedzieć się, żeby pokazać się, żeby w jakiś sposób wskazać na swoje stanowisko w danej kwestii, wystawiasz się na krytykę. Niestety w świecie internetu często również wystawiasz się na hejt. Dlaczego mówię w świecie internetu? Dlatego, że internet dał możliwość anonimowego, w cudzysłowie oczywiście, wypowiedzenia się na temat innych osób. Dał też możliwość wylewania szamba, żali, emocji, niezrealizowanych marzeń, frustracji dużej liczbie osób, które robią to całkowicie anonimowo. Prawdopodobnie twarzą w twarz nie zrobiliby tego. Więcej, to nawet nieprawdopodobne. Są na to badania, że właśnie anonimowość internetu, tego, że nie widzimy drugiej strony, że hejterzy nie widzą swojej ofiary i traktują ją zupełnie jako po prostu cyfrę, jako pewną statystykę, jaką pewną możliwość, a nie tą konkretną Olę, Ale, Krzyśka, to powoduje, że z tak dużą łatwością wypluwają z siebie słowa, które ranią, niszczą, a wiemy, że potrafią zrobić to czasami jeszcze skuteczniej niż ból fizyczny zadany, że słowa potrafią być na podobnym poziomie odczuwane. No i rozwiązanie najprostsze, czyli nie robić niczego, nie pokazywać się. Co w sytuacji, kiedy jednak chcemy, jednak uważamy, że warto, że pokazywanie się, bycie aktywnym w internecie jest częścią naszej misji, tego, co jest dla nas ważne, jest dla nas kluczowe. No to wtedy musimy się absolutnie przygotować na to, że krytyka, ocenianie i opiniowanie przez innych
to jest coś zupełnie naturalnego. Z tego właśnie powodu też nagrałam ten podcast, żeby każdy z nas umiał odróżnić z jednej strony krytykę od hejtu, z drugiej strony świadomie przygotował się na to, co może mu się przytrafić w internecie, ale też, żeby wykorzystać tą sytuację do tego, żeby głęboko wejrzeć w siebie. I tak to będzie jeden z tych odcinków podcastu, w którym będziemy wchodzić w naszą psychikę. Autentyczność, szczerość, prawda wiąże się z tym, że pokazujemy siebie prawdziwymi. I tutaj warto zajrzeć, jak dla mnie, w dwa elementy. Po pierwsze, zastanowić się, dlaczego ja w ogóle to robię. Po co ja to robię? Dlaczego odzywam się, pokazuję, edukuję, wskazuję na ważne tematy? Jaka intencja za tym stoi? I jeżeli realizując tą misję spotykamy się z krytyką, to takie zakotwiczenie w tym moim, dlaczego to jest dla mnie ważne, powoduje, że ja godzę się z konsekwencjami swojej aktywności, z konsekwencją tego, że często będziemy opiniowani i oceniani przez innych. I tutaj ważna rzecz. Jeżeli wiesz, dlaczego coś robisz, to nie jest dla ciebie ważne to, żeby zadowolić wszystkich. Bo jeżeli robisz coś dla konkretnej grupy osób, to na zadowoleniu właśnie tej konkretnej grupy osób ci zależy i na tym należy się skupić. Absolutnie nie idź w kanał pod tytułem zadowolenia wszystkich. Nie będzie dużym odkryciem, jeżeli powiem, że nikomu się to nie udało. I to nie chodzi o to, że nie było osoby, która była na tyle sprytna, na tyle uniwersalna, żeby zadowolić wszystkich. Był człowiek, który był ideałem, był człowiek, który był nieskończenie dobry, wrażliwy, empatyczny. A pomimo tego spotykał się z nieustanną krytyką, z hejtem, chcieli go kilkukrotnie zabić. I to była osoba, która pomimo tego, że czyniła dobrze, spotykała się z pewną wtedy formą hejtu. Mówię tutaj o Jezusie. Kiedy masz taką tendencję do tego, żeby sobie pomyśleć, no dobrze, to ja to tak zrobię, żeby ludzie byli zadowoleni, to pomyśl sobie o Jezusie. Pomyśl sobie, że pomimo tego, że był skończenie dobry, to nie udało mu się zadowolić wszystkich. I wracając do myśli pierwszym, najlepszym rozwiązaniem do tego, żeby radzić sobie z hejtem, jest zastanowienie się, dla kogo ja to robię, dlaczego ja to robię, po co ja to robię i kogo ja chcę w tym zadowolić, z czyim zdaniem w związku z tym chcę się liczyć. Dlatego, że wracając do rzeczonego Jezusa, on miał jasno określony priorytet. Dla niego priorytetem było zrealizowanie woli Boga. Dla niego priorytetem było to, co myśli o nim Bóg, jego ojciec, a nie co myślą ludzie. I myślę, że to jest taka wskazówka uniwersalna. Jak już coś robisz, to zastanów się, dlaczego to robisz, dla kogo to robisz i czyje zdanie jest dla ciebie ważne. I to pozwoli ci odnieść się do tego, co pojawi się w komentarzach. A że się pojawi? To bardziej niż pewne. A im większe będziesz miał zasięgi, większą popularność, większy wpływ na ludzi wokół ciebie, tym prawdopodobnie mniej zadowolonych osób z tego, co robisz, będzie coraz więcej. I znowu, w związku z tym, takie pytania w momencie, kiedy robisz ten pierwszy krok, wystawiasz się, że tak powiem, na publiczny osąd, to warto sobie pomyśleć jeszcze trzy rzeczy. Po pierwsze, jaka jest moja odpowiedzialność? Za co ja odpowiadam w kontekście komunikacji? Czy odpowiadam za to, za moje intencje, za to, żeby we właściwy sposób coś powiedzieć, zakomunikować, pokazać? I w momencie, kiedy tego nie zrobię, mogę przeprosić. Czy odpowiadam za to, jak ktoś odbierze moją wypowiedź? Jak się domyślasz, za to drugie
już nie odpowiadam. Nie jestem w stanie brać odpowiedzialność za to, jak ktoś odczyta mój komunikat. Jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za moje intencje, które za tym stoją. Jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za to, w jaki sposób ja to przekazałam. Czyli, że zrobiłam wszystko, żeby nie było to odebrane jako forma agresji, żeby to nie było agresją i żeby to nie urażało czyjeś uczuć, nie atakowało. Druga rzecz. Jakiego efektu szukasz? Czyli po co komunikujesz? Co ma być celem? Bo to pozwoli ci odpowiednio ustawić tę komunikację, że ona będzie jaśniejsza do skomunikowania, a dzięki temu również będzie ci łatwiej uniknąć nieporozumień. No i trzecia rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę, to jakie koszty jesteś w stanie ponieść w kontekście aktywności, którą podejmujesz. Bo za tym zawsze będą stały koszty. Bo jeżeli chcesz dotrzeć ze swoim wartościowym komunikatem do większej ilości osób, to zawsze, absolutnie zawsze spotkasz się z krytyką, ale możesz też ustalić sobie pewien próg, powyżej którego już dalej nie będziesz wchodzić. Więc koszty też mówię o kosztach czasowych, czyli na przykład odpowiadanie na komentarze, wchodzenie w interakcje. Możesz równie dobrze ograniczyć się do tego, żeby publikować pewne rzeczy i nie wchodzić w interakcje w komentarzach w internecie, jasno komunikując, że uważasz, że internet nie jest najlepszym narzędziem do dyskusji i że chętnie porozmawiasz, ale osobiście, tudzież w formie wideokonferencji. No dobra, załóżmy sytuację, w której coś opublikowałeś, jakieś twoje wideo, jakaś treść pojawiłaś w internecie i w komentarzach, tudzież w reakcjach spotykasz się z hejtem i z krytyką. Pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić, to zastanowić się, czy to, z czym ja się spotykam, jest rzeczywiście hejtem, czy jest zwyczajnie krytyką. Marzyłoby się, że krytyką konstruktywną. Jak to odróżnić? O tym piszę dokładnie w moim artykule na stronie himkowska.com, ale na poczet tego podcastu powiem o prostym rozróżnieniu. Krytyka odnosi się do faktów. Krytyka często jest merytoryczna. Konstruktywna krytyka ma na celu zmianę sytuacji na lepsze, bez ranienia ludzi, wskazanie na to, co jest nie do końca dobre, bo intencją, która za tym stoi, jest ogólnie pojęte dobro. Hejt to jest wylanie często agresji, gdzie nie ma tam merytoryki, ale są słowa, które są agresywne, atakujące, które są obelżywe. Często z hejtem wiąże się nawiązanie do tego, że to są, pojawia się tam pewna forma kozłów ofiarnych w postaci Żydów, gejów i innych orientacji, tudzież pochodzenia, czyli tak zwane podjazdy osobiste. To, co ja lubię w krytyce, i mam takie powiedzenie, w którym mówię, tylko przyjaciel powie ci, że masz brudną twarz. I uwielbiam, kiedy ludzie piszą do mnie na prywatnych wiadomościach, Angelika, tam jest literówka w jakimś tekście, Angelika, tutaj coś się pomyliło. Dla mnie to jest objaw przyjaźni, sympatii, zauważenia i zadbania o moje dobro. Ja to zawsze odbieram bardzo pozytywnie, bo uważam, że większości osób nie zależy i nie pomogą ci, i to jest w większości przypadków, tym, którym zależy i napiszą do ciebie w prywatnej wiadomości, jak dla mnie należy się szczególny szacunek, dlatego że poświęcili swój czas po to, żebym ja poprawiła coś i żeby to było lepsze. Także jeżeli ktokolwiek ci pisze, potem też można odkryć intencje osoby i konstruktywną krytykę, że niekoniecznie ktoś pisze ci w komentarzu, o, ale banalna literówka, ale napisze do ciebie w prywatnej wiadomości.
I uwaga, ktoś, kto nieraz napisze w komentarzu, że jest literówka, ale widzisz, że to jest taka intencja pod tytułem: Pani Magdo, tutaj wkradł się błąd w tej statystyce i napisał to w komentarzu, nie odbieraj tego negatywnie. Nieraz ludzie po prostu zwyczajnie nie pomyślą o tym, żeby napisać to w prywatnej wiadomości, co jednocześnie jest lekcją dla nas, że jeżeli chcemy kogoś poprawiać, to warto zrobić to w prywatnej wiadomości po to, żeby pokazać swoje dobre intencje i drugą stronę wesprzeć. Kiedy już wiemy, dlaczego coś robimy, kiedy wiemy, że to jest ważne i jest na tyle ważne, że decydujemy się odsłonić, pokazać to nasze miękkie podbrzusze, pokazać siebie autentycznymi i wystawić się na krytykę, bo że ona się pojawi, to już wiemy, że to jest pewne, to druga rzecz, o której warto pomyśleć, to zastanowić się, co ja w tej sytuacji mogę zrobić, czy ja jestem w stanie zmienić hejtera. No wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś właśnie wrzuca ci hejterski komentarz i ty jak reagujesz? No na początku każdy z nas reaguje zdenerwowaniem. Trafia cię zwyczajnie szlak, masz ochotę po prostu oddać tej osobie, masz ochotę mu powiedzieć tak lub jej, że jej pójdzie w pięty. Masz ochotę po prostu wyciągnąć wszystkie merytoryczne argumenty po to, żeby ta osoba w końcu zrozumiała, w jakim jest błędzie, żeby zrozumiała może nie tyle, jaką krzywdę ci robi, ale jaka jest głupia, jaki to jest idiotyzm coś takiego pisać. No i wyobraźmy sobie teraz taką idealną sytuację, w której właśnie ta osoba staje, zatrzymuje się nad tym twoim komentarzem, na którym poświęciłaś lub poświęciłeś 1,5 godziny i pisze ci w komentarzu: dziękuję. Naprawdę bardzo ci dziękuję. Ja tak do tej pory się myliłam albo myliłem. Ja tyle lat byłam w błędzie i ty tym jednym komentarzem, na którym poświęciłaś 1,5 godziny, zmieniłaś moje życie. No i wyobraź sobie, czy to jest w ogóle możliwe. Czy to jest możliwe? Znowu odsyłam do mojego artykułu o hejcie i krytyce, o tym, jak działa umysł hejtera, dlaczego ludzie to robią i o tym, że hejt jest uzależniający i że zmienić hejtera to nie jest łatwe. Znaczy powiem wam tak w ogóle. Niemożliwe jest zmienić kogokolwiek. Mówi wam to osoba, która napisała książkę Psychologia zmiany w życiu i biznesie. Zmienić możesz coś u siebie. Możesz być osobą, która daje impuls komuś do zmiany, ale ta zmiana zawsze się wydarza na skutek czyjś działań. I w związku z tym zastanawiamy się, gdzie tu są moje granice, co ja mogę zrobić, a czego zdecydowanie nie mogę zrobić. Bo to, co warto wiedzieć w kontekście krytyki, to jak ludzie piszą ci w komentarzach, wyrażają co? Wyrażają swoje opinie. Oni nie mówią prawdy na twój temat, ale wyrażają swoje opinie. I tutaj nie o prawdę chodzi, tylko o punkt widzenia, o postrzeganie. I możesz tę sytuację wykorzystać do tego, żeby zobaczyć ten temat z nowej strony. Co oznacza, że czasem krytykującym nas warto podziękować, bo oni rozszerzają nasz horyzont myślowy. I mam taki jeden sposób, który wykorzystuję, tłumacząc pewne kwestie moim dzieciom. Mianowicie, kiedy moje dzieci się kłócą, a mam ich trójkę, więc kłótni też mam podrójnie dużo. I kiedy słyszę: mamo, ona powiedziała, że jestem głupia, mamo, a on powiedział, że coś tam, to moją częstą reakcją jest: ale posłuchaj, gdyby powiedziała, że jesteś krzesłem, to czy byś uwierzyła? I z reguły słyszę zastanowienie, a później słyszę: no nie. No to zastanów się, czy to, co mówi druga osoba na twój temat, jest prawdą. Nie neguj tego, ale zastanów się. A jeżeli to nie jest prawdą, to zignoruj to i idź swoją drogą. Więc przypomnijcie sobie czasem o tym krześle.
i zastanów się, czy jesteś krzesłem. Czy jeżeli ktoś ci napisze, że jesteś idiotą i ty to trafia do ciebie i dotyka ciebie do żywego, to zastanów się, że gdyby napisał, że jesteś krzesłem, to czy byś tak w to uwierzył? Jeszcze jedna w związku z tym rzecz, przed którą chciałam przestrzec. Nie oceniaj hejtera. Nie myśl negatywnie o drugich osobach, bo to wszystko zostaje w tobie. To są emocje, z którymi ty musisz później sobie poradzić. Potraktuj hejt jako pewną rzecz, która cię spotyka. Zatrzymaj się, popatrz na nią, oceń dobre, niedobre, o mnie, nie o mnie i odejdź. Nie angażuj się w to, dlatego że zmarnujesz mnóstwo czasu i energii, której absolutnie nikt ci nie odda. I kończąc już, powiem o sposobach, co robić, co konkretnie robić, żeby dobrze radzić sobie w tego typu sytuacjach. To po pierwsze, ustanów pewne zasady i granice. Ja lubię mówić o tym, że absolutnie potrzebujemy granic i że moje życie bez granic to jest jak dom bez okien i bez drzwi. To tylko zachęca bezdomnych i złodziei do tego, żeby przyszli i zrobili sobie w moim domu, co chcą. Po to są drzwi i okna, bo one ustanawiają pewne granice. Po to są pewne zasady, które my ustalamy wobec innych, po to, żeby inni szanowali naszą własność, żeby to chroniło naszą własność, a z drugiej strony, żeby ci, którzy chcą się zaangażować, którzy chcą być w relacji, szanowali i mogli w odpowiedni sposób się zachowywać. Lubię używać takiego porównania, że zdrowe granice i zasady są jak okna i drzwi w domu. Dom bez okien i drzwi to jest zwyczajnie pożywka dla bezdomnych i ludzi, którzy przychodzą niszczyć i łupić. Kiedy mamy własne zasady i granice, kiedy je ustanawiamy, to nie tylko my możemy czuć się bezpiecznie we własnym domu, ale możemy zapraszać też innych, którzy w tym domu czują się bezpiecznie. Bo bezdomni i ci, którzy przychodzą łupić i grabić, to są ludzie, którzy nie chcą traktować pewnej przestrzeni jako własnej. Nie chcą brać pewnej odpowiedzialności. I okna i drzwi, czyli zasady i oczekiwania, zasady, pewne granice, które stawiamy zarówno sobie, jak i innym, to jest coś, co powoduje, że w domu my czujemy się bezpiecznie i inni, przychodząc do nas, wiedzą, w jaki sposób respektować to miejsce. Więc po to nam właśnie te zasady, również w kontekście bycia w internecie, w kontekście ochrony naszego miejsca i stwarzania bezpiecznego miejsca dla tych, którzy się w tym miejscu pojawiają. Z tego powodu warto ustalić pewne regulaminy, czy w grupach zamkniętych na Facebooku, czy na naszej stronie internetowej i do tego regulaminu odwoływać się za każdym razem, kiedy ktoś taki regulamin złamie. To jest zdrowe i bezpieczne dla uczestników internetu, dla tych, którzy przychodzą do nas i którzy czują się może nie do końca komfortowo i kiedy ustanawiamy pewien porządek, respektujemy prawo do wyrażania swojego zdania, ale też w określony sposób. I co może to oznaczać w praktyce? Oprócz tego, że w miejscach, gdzie my jesteśmy gospodarzami, możemy ustalać pewien porządek, to również w miejscach, w których to niekoniecznie jest nasze miejsce, tak jak to niekoniecznie jest nasza przestrzeń, tak jak social media, to możemy w komentarzu odwoływać się do pewnej netykiety zachowań i w ten sposób przywoływać niekoniecznie tych z dobrymi intencjami do porządku. Czasem są sytuacje, w których
zwyczajnie warto powiedzieć: słuchaj, chciałabym, żeby pod moimi treściami komentarze opierały się na merytoryce i opierały się na dyskusji, która szanuje innych. Jeżeli w ten sposób będziesz komentował moje publikacje, to twoje komentarze będą zgłaszane i usuwane przeze mnie, ponieważ dbam o to, aby inni czuli się dobrze w dyskusji, która dzieje się pod moimi publikacjami. I to są właśnie te zasady, te okna i drzwi w twoim domu, które możesz ustanowić. I oprócz tego, że ty i inni uczestnicy będą czuli się bezpiecznie, komfortowo, będą czuli się zaproszeni do dyskusji, do tego, żeby się otwierać, bo będą mieli przestrzeń bezpieczną na takie otwieranie się, to te zasady powodują, że widzisz tą granicę, do którego momentu się angażujesz, a w którym momencie zwyczajnie odpuszczasz w myśl zasady nie karmić trola. I to też powoduje, że nie marnujesz energii na osoby, które niekoniecznie mają dobre intencje. To powoduje, że czujesz się w zgodzie ze sobą też bezpiecznie, że zrobiłeś wszystko, żeby pomóc danej osobie, no ale gdzieś ta granica istnieje. No dobrze, kiedy już mamy te zasady, kiedy już wiemy, na co pozwalamy, wiemy, do którego momentu my się angażujemy, to warto sobie ustanowić pewien plan działania w sytuacji, kiedy dochodzi do hejtu. I to jest taki drugi mój pomysł i drugi punkt, jeżeli miałabym wypunktować tą listę, to jest stwórz plan działania. Czyli dokładnie tak jak w sytuacji awaryjnej w samolocie, wiemy, co po kolei robić, w jaki sposób się zachować, że najpierw zakładamy maskę sobie, a dopiero później dziecku. Tak samo w sytuacji, kiedy wydarzy się hejt, a wiemy, że na pewno się wydarzy, to wiemy, co mamy robić, czyli jaka może być procedura. To po pierwsze, odwołujesz się wobec hejtera do regulaminu lub netykiety zachowań w internecie i ostrzegasz, że jeżeli nie przestanie atakować innych osób, to jego komentarz zostanie po pierwsze zgłoszony, po drugie osobiście usuniesz te komentarze pod twoimi publikacjami i po trzecie, jeżeli to nie pomoże, to zostanie przez ciebie zablokowany. I trzecia rzecz, którą możesz zrobić i która też jest bezpieczna, jeżeli nie chcesz angażować swojego czasu i to może być procedura, która jakby przeskakuje wszelkie inne procedury, to zwyczajnie możesz przyjąć zasadę, że nie będziesz odpowiadać na hejterskie komentarze w ogóle. I ja taką postawę szanuję i ja uważam, że ona jest skuteczna, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z osobami, o których wiemy i często widzimy pod innymi publikacjami. I myślę, że każda sieć społecznościowa ma takie osoby, gdzie ja widzę powtarzające się nazwiska ludzi, którzy notorycznie w ten sam sposób się zachowują i ja zwyczajnie nie odpowiadam na takie zaczepki. Dlaczego? Dlatego, że hejter, oprócz tego, że jest uzależniony od hejtu, bo ten hejt daje mu przyjemność, musicie wiedzieć, że hejtowanie uruchamia pętlę dopaminową w mózgu, czyli daje przyjemność hejterowi, to nieodpowiadanie hejterowi powoduje, że to jest takie jak on rzuca piłeczką i ty nie odbijasz tej piłeczki. On rzuca kolejny raz i ty nie odbijasz i w pewnym momencie znudzi mu się to, bo nie będzie osób, które będą odbijały te piłeczki, więc czasami ta procedura może być naprawdę bardzo krótka, może składać się z jednego kroku, którą jest totalna ignorancja, a nie z trzech kroków, jak powiedziałam przed chwilą. Kolejną rzeczą, którą można powiedzieć, którą można zrobić, to w momencie, kiedy ktoś nas hejtuje w mało elegancki sposób, ale trochę prawdziwy, to można robić to, co robi Ewa Chodakowska, czyli wyśmiać to.
czyli zrobić, pokazać, że ma się do tego dystans. I to jest ten słynny koń Ewy Chodakowskiej, kiedy hejtujący zaczęli mówić o niej, że przypomina konia, że ma koński uśmiech i tak dalej, ona zaczęła podpisywać różne treści słowem ja i wrzucać emotikony końskiego łba i w ten sposób pokazała, że ma dystans do siebie, a z drugiej strony, kiedy zaczęła się z tego nabijać, jednoznacznie odebrała oręż swoim hejterom. I ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, jeżeli te wcześniejsze punkty można by było potraktować jako takie przykazanie w kontekście zachowań się wobec hejtu i krytyki, która niekoniecznie jest konstruktywna, to zachęcam do tego, żeby nie być obojętnym, żeby stawać w obronie osób, które są hejtowane i z drugiej strony zupełnie nieinwazyjnie zgłaszać hejterskie komentarze. Każda sieć społecznościowa, czy jest to LinkedIn, czy to jest Facebook, czy to Instagram, ma możliwość zgłoszenia komentarza jako hejt, jako obraźliwe, atakujące i w ten sposób można, że tak powiem, przytemperować daną osobę, spowodować, że ona zostanie zablokowana i w ten sposób można dać jawny dowód na to, że nie zgadzamy się na język nienawiści, na obrażanie innych w internecie. Dlaczego to jest ważne? Już kończąc trochę ten temat, mam wrażenie, że internet mocno przesunął granice tego, co wypada i czego nie wypada. Ja bardzo wierzę w moc słów. Wierzę w to, co mówi mądra księga, czyli Biblia, że z obfitości serca mówią usta. Wierzę w to, że hejt więcej mówi o hejtującym niż o hejtowanym. I wierzę też w to, że niestety, znaczy i są nawet na to dowody, to nawet nie jest na poziomie wiary, ale jest to tak zwany evidence-based, że przyzwyczajanie się, obcowanie z językiem, obcowanie z hejtem powoduje w nas znieczulenie, przez co ta granica jest przesuwana coraz dalej i ludzie pozwalają sobie na coraz więcej. I od hejtu, od mowy nienawiści jest bardzo blisko do agresji fizycznej, do nienawiści, do rękoczynów, do morderstw, do wojny, do wybrania tego, żeby pewna grupa ze względu na pochodzenie, orientację czy cośkolwiek innego stała się kozłem ofiarnym. Dlatego nie bądź obojętny, to jest moje takie wezwanie do tego, żeby nie przechodzić obojętnie wobec hejtu. Jeżeli nie masz odwagi, nie masz chęci, czasu, uważasz, że przerasta ci to emocjonalnie, żeby wejść w konfrontację w pewien sposób z hejtującym, zgłaszaj komentarze, blokuj takie osoby, wstawaj w obronie osób, które są hejtowane i które są ofiarami hejtu. Kończąc już dzisiejszy odcinek i dzisiejsze spotkanie z tematem hejtu i krytyki w internecie, moim celem było uodważnienie Ciebie do tego, żebyś jednak podjął się zadania publikowania treści po to, żeby ta ważna rzecz, dla której w ogóle poświęcasz swój czas i energię i publikujesz w internecie, żeby ta ważna rzecz dotarła do jak największej liczby osób i miała jak największy pozytywny wpływ. Mam nadzieję, że udało mi się rozłożyć na łopatki, na elementy pierwsze, pojęcie hejtu i krytyki i teraz nie jest on dla ciebie czymś strasznym. Już się tego nie boisz. Doczytaj proszę w artykule, który jest na mojej stronie, czym tak naprawdę jest hejt, jakie mechanizmy za nim stoją. Doceniaj krytykę osób, które piszą do ciebie. Pomyśl, że to jest przyjaciel, który mówi ci o tym, że masz brudną twarz. Przyjaciel, który ci wskazuje na pewne niedociągnięcia po to, żebyś stawał się lepszy, bo wierzy w ciebie, bo chce ci pomóc, nie przechodzi obojętnie. Zobacz, co te komentarze robią w twoim wnętrzu, na co wskazują.
Sprawdź, czy czasem nie szukasz poklasku i chcesz się wszystkim przypodobać. A przede wszystkim zastanów się, dla kogo, po co tworzysz treści i wystawiasz się na publiczną ocenę. Nagrałam dzisiejszy odcinek też dlatego, żeby uodważnić wszystkie osoby, które czują blokadę i strach przed hejtem i przed tak naprawdę złem. Moim celem jest to, żebyśmy byli silni w praktyce, żeby to, co masz dobrego do przekazania światu, miało jak najmniej blokad do realizacji. Dlatego działaj, testuj, próbuj, ustanawiaj granice. Pamiętaj, granice i zasady są jak okna i drzwi twojego domu. One naprawdę są potrzebne i one chronią ciebie i tych wszystkich domowników, których zapraszasz do siebie. Dziękuję za wszystkie komentarze pod moimi postami, pod moimi podcastami. Jestem ciekawa, jakie inne treści mogę stworzyć, żeby pomagały ci być silnym w praktyce. Daj mi koniecznie znać w komentarzu albo napisz do mnie. Namiary na mnie znajdziesz na chimkowska.com i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.